Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek o Hidanie. Zapraszam. Pierwsze kanji w imieniu Hidan oznacza Hisha, czyli wieża w grze Shogi. Podobnie jest Kakuzu, gdzie jego pierwsze kanji Kokugyo oznacza goniec. Amulet Hidana to trójkąt wpisany w okrąg. Wie to każdy, ale w mandze trójkąt był skierowany w górę, natomiast w anime w dół, choć zdarzały się momenty, gdzie był on skierowany ku górze. Był tak zapalonym jashinistą, że nawet jego hobby było wszystko, co związane z tą religią. Najbardziej lubił jeść żeberka, natomiast najmniej warzywa. W omake 129 odcinka Naruto Shippuden Kakuzu i Hidan pojawiają się na latarniach. Chce on walczyć z każdym, kto jest heretykiem. Hidan jest jedynym członkiem Akatsuki, który nigdy nie spotkał Naruto. Do tego spotkania doszło jedynie we śnie Tsukuyomi i Tsunade. W ostatnim odcinku dotyczącym utworzenia Akatsuki części z Was nie zgadzała się rekrutacja Hidana i słusznie, ponieważ w grze, z której pochodziły tamte sceny, Hidan został zwerbowany przez Orochimaru, Zetsu i Kakuzu, natomiast w anime w odcinku 457 Hidan został zwerbowany przez Itachiego, Konan i Kakuzu, tymczasem Orochimaru już nie należał do Akatsuki. Tak wygląda koncept art Kishimoto na Hidana, miał on przypominać Shinigami. Urodził się 2 kwietnia, a jego grupa krwi to B. Miał 22 lata, 177 cm wzrostu oraz ważył 57 kg. Twórca mangi planował, aby kosa Hidana miała kilka sztuczek, ale niestety nie miał czasu, by je pokazać. Co ciekawe, pomimo dość sporego wkładu w historię, nie pokazał on nigdy żadnego jutsu poza jego rytuałem. Również nie wiemy, czy opanował jakiekolwiek natury czakry. Jeśli mówimy o tym najbardziej nam znanym Akatsuki, to był on w nim najkrócej. Został zwerbowany jako ostatni, a pokonany jako drugi. Są różne teorie na temat tego, czy on żyje, czy też nie. Jeden rabin powie, że żyje, bo jest nieśmiertelny, drugi powie, że nie żyje, bo umarł z głodu. Natomiast Edo Kakuzu stwierdził, że skoro Hidan nie został wskrzeszony, to musi żyć. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!